mogę użyć drugiej szpuli, by przyciągnąć tratwę bliżej wyspy. Jesteśmy wprawdzie daleko od domu, ale nie staliśmy się przecież barbarzyńcami. Gdy nasi bliscy odchodzą, a w ostatnim czasie odeszło ich zbyt wielu, okazujemy im należny szacunek. Kiedy nie mieliśmy jeszcze winnic i nie wyrabialiśmy wina, obmywaliśmy zmarłych wodą z jeziora. Kiedy brakowało nam krosien, nie mogliśmy tkać całunów, owijaliśmy tych, którzy odeszli w skóry. Zabraliśmy z sobą trochę monet, ale teraz bijemy własne, by umożliwić naszym zmarłym opłacenie przejścia na tamten świat. Żałuję tylko, że nie musieliśmy zapłacić za to wszystko tak wysoką cenę. Thank you.
Może w pobliżu jest jeszcze jedna tratwa. Jest jeszcze jedna tratwa. Na tamtej tratwie jest kurwa. Może w pobliżu jest jeszcze jedna tratwa. Na tamtej tratwie jest kurwa.
Ciekawe. Balsamowali zmarłych? Złoty kielich, godny króla lub proroka. Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą, ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam. Prawie skończyliśmy ewakuować rannych. Wkrótce dołączę do ciebie. Słyszeliśmy o przybyciu proroka do Konstantynopola, ale nie zajmowało to naszej uwagi. To wspaniałe miasto zawsze przyciągało szaleńców i fałszywych kaznodziejów. Słyszeliśmy dziwne opowieści o cudach, jakich dokonywał prorok, ale nadal nie próbowaliśmy go odnaleźć. Gdy jednak usłyszeliśmy, jak przemawia, był to potok słów prawdy przelewający się przez forum Konstantynopola. Twierdził, że nie przemawia w imieniu Boga, bo żaden człowiek nie może tego czynić. Jego mądrość była jednak niepodważalna i nikt ze zgromadzonych na rynku nie mógł zaprzeczyć, że to prawda. Muszę dowiedzieć się o nim więcej. Muszę go znowu usłyszeć.
nie jest za późno. Śniegi, które zeszły z góry, zasypały Kitesz wiele miesięcy temu. Wysłaliśmy ludzi na poszukiwanie ocalałych i pożywienia, ale nikt nie wrócił. Od strony lodowców dochodzą nas różne dźwięki, ale nie wiem, czy pogrzebani tam żywcem ludzie jeszcze żyją. Możliwe, że to tylko odgłosy przesuwającego się lodu, ale sama przyznaję, że brzmi to jak ludzkie głosy. Być może duchy wojowników proroka nadal patrolują zamarznięte ulice. Nie będziemy już tam nikogo wysyłać. Musimy pogodzić się z utratą proroka i miasta oraz z tym, że jesteśmy teraz zdani wyłącznie na siebie. O Boże, nie. Nasi przodkowie przybyli tutaj jako uchodźcy z Bizancjum. Zawędrowali w dzikie ostępy i niemal zginęli. Udało mi się jednak przetrwać i znaleźć tę dolinę. Postanowili podziękować Bogu za ten dar. Jak? Z wydartych tym górom kamieni zbudowali nowe cesarstwo, szydercze echo tego, które niemal ich zniszczyło. Jednak podobnie jak w przypadku wieży Babel, Bóg postanowił nas doświadczyć, aby nauczyć nas pokory. Nauczyliśmy się słuchać tej ziemi. Staliśmy się sługami, a nie zdobywcami. W zamian za to ziemia powierzyła nam swoje tajemnice. Trzeba tylko słuchać. Kiedyś uważaliśmy zwierzęta zamieszkujące tę dolinę za obce, ale teraz są naszymi prawdziwymi braćmi i siostrami. Nasi myśliwi dobrze poznali stworzenia z doliny, ale nie zabijają ich bez potrzeby. Musimy również korzystać z darów, które nasi bracia mogą nam ofiarować, nie tracąc przy tym życia. W ptasich gniazdach znajdujemy pióra do lotek naszych strzał. Jeśli czegoś potrzebujemy, prosimy o to, a dolina zaspokaja nasze potrzeby. To relikwiarz. Służył do przechowywania relikwii świętych. Mogły to na przykład być zęby, palce, a nawet cała głowa. Tutaj przechowywano relikwie proroka. Jest pusty. Stawić ich! Nie strzelaj, będziemy... Jednego pominąłeś. Bądź patrz.
hej, spokojnie. Te gnojki są zdolne. Mogli zastawić pułapki. Nie martw się. Zabiję wszystko, co się rusza. Idźmy powoli. Miejcie się na baczności. Są tutaj! Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. Źle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Wszystko będzie dobrze. Zablokowane z drugiej strony. Nie musiałaś nam pomóc. Na tym fresku przedstawiono moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Katakumby. Tam będziemy bezpieczni. Jakaś zbrojownia. To pomoże. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jeleniego rogu. Możliwe, że był to ważny artefakt albo zwykła dziecięca zabawka. Odsuńcie się od drzwi! Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory.
Ale na razie cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę! Nasi wciąż tam są! Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebuję cię. Teraz jestem w stanie to odczytać. Wskazano tu jakieś miejsce. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznali język tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Znamy roślinę leczniczą, którą można znaleźć w pobliżu źródeł wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały, a z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach pozyskujemy silną truciznę. Bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. Peru, musisz przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. Ah!
na ziemię! Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o najeźdźcach i o broni, którą dysponują. O wschodzie słońca już go nie było. Cyryl mówił, że na pewno wróci, ale dzień już prawie się kończy, a jego nadal nikt nie widział. Obawiam się, że ten stary szaleniec mógł zrobić coś nierozważnego. Potrzebujemy go. Teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek.